Siema tutaj i zapraszam was na powrót po raz kolejny do The Binding of Isaac. A tym razem będzie to kolejne DLC, już trzecie w zestawie The Binding of Isaac Rebirth. Mieliśmy Afterbirtha, mieliśmy Afterbirtha Plus, no i przyszedł czas na w sumie długo wyczekiwanego, bo bodajże około 2 lat był robiony ten dodatek, The Binding of Isaac Repentance, który ma w sobie The Binding of Isaac Antibirth, jeden z dawniejszych, popularniejszych modów. No i oczywiście też dodatkową zawartość, czyli teoretycznie można powiedzieć, że mamy w sumie 2 DLC w jednym, 2 DLC w cenie jednego. No i dodali tutaj naprawdę ogrom rzeczy. Nie będę się jakoś strasznie rozpisywał, w sumie to mogę wam powrzucać screeny albo też w opisie podesłać changelog, ponieważ on był ogromny, już nie wspominając ile rzeczy dodali, nowych challenge'y, nowych przeciwników, bossów, pokoi i tak dalej, to ileż zmian zrobili, jeżeli chodzi o samą grę, o same mechaniki. Bardzo się ona teraz zmieniła i trzeba się nieco troszeczkę przestawić. Isaac, którego znacie, się trochę zmienił. No i trzeba będzie się do niego, czy chcecie, czy nie, przystosować. Są dobre zmiany, są złe zmiany. Ale myślę, że wszystko wyszło na dobre, jeżeli chodzi o samą gierkę. No i przynajmniej z tego, co czytałem, widziałem, przeglądałem, to Repentance zapowiada się na naprawdę dobry DLC i mi się wydaje, że też na świetną serię. A więc myślę, że możemy zaczynać. Finałowe DLC. Przynajmniej na razie. The Binding of Isaac 2. Okej, także już na samym starcie widzimy, że no trochę się tutaj pozmieniało. Znacznie więcej rzeczy będzie. Rzeczy, bossów, pokoi do zwiedzania. I mamy też 2 nowe postacie, które oczywiście są zablokowane. Bethany i Jacob. Jacob bodajże jest też z Isau. Tam jest 2 chyba, no ale to na razie nie mówmy o tym. Bethany, żeby ją odblokować, trzeba pokonać hard moda jako Lazarus, nie tracąc życia w ogóle. A więc myślę, że to jest dobry start. Możemy sobie właśnie zacząć Lazarusem, żeby sobie szybko odblokować Bethany, o ile się uda, no i jakoś zacząć powolutku to DLC Binding of Isaac, wrócić do tego, bo to jest naprawdę fantastyczna gierka. Hard mode. Uff, lecimy. Oj, muszę sobie poprzypominać, i to szybko. HUD też się pozmieniał, na starcie od razu widać. Muszę zobaczyć sobie po tym pierwszym odcinku, jak to będzie wszystko słychać i tak dalej. O, fajnie, tutaj możemy sobie zmienić, żeby to było dalej. No to oczywiście ja to chcę, żeby to było bardziej w rogu, pewnie. To sobie zostawimy. Tutaj jest widzialność pocisków. O, ciekawe. To w sumie chyba na high by było dobrze to ustawić. Filtr, nie ustawiamy filtra. Jak chcecie filtr, to sobie zagrajcie w starego, oryginalnego Isaaca, Wrath of the Lamb. No i właśnie, ekstra HUD. Mamy teraz mini HUD, będzie znacznie więcej itemów widać, no i lecimy sobie. Zaczynamy pierwsze podejście do Binding of Isaac Repentance. Lazarus, lecimy. Pierwszy treasure room, Mick i Wylaj. No, taki sobie przedmiocik, co jakiś czas będziemy wystrzeliwać oko, które również wystrzeliwuje z siebie pociski. A, takie sobie. O, shot speed down dostałem. Myślałem, że, szczerze mówiąc, że ta piguła będzie zawsze pozytywna, no ale najwyraźniej się myliłem. To pewnie też zmienili. Naprawdę, tyle tych zmian było, że ja sobie troszeczkę poczytałem, ale ich było za dużo. Po prostu za dużo. I sobie tam przejrzałem tylko kilka rzeczy takich istotniejszych. No ale tak, wygląda to ciekawie, wygląda to ciekawie. Niby finalne DLC, ale oczywiście Edmund, tam główny twórca, razem z firmą Nikalis wspominał, no znaczy głównie Edmund wspominał, że tam wyjdą jakieś jeszcze update'y, oczywiście poprawiające błędy i tak dalej, optymalizacja jakaś. Na pewno coś będzie. To akurat wiadome. Coś zmienią może, jeżeli chodzi o The Void i Delirium, bo z tego co czytałem, to tam za dużo nie pozmieniali. A szkoda, bo według mnie to był najgorszy aspekt Afterbirtha Plus, właśnie The Void.
No i tak, już się zaczyna, widzicie, mnóstwo nowych przeciwników, mnóstwo bossów. Wszystko, widzicie, graficznie jest ulepszone, polepszone, więcej szczegółów, wszystko to pięknie wygląda. No i właśnie, jeżeli chodzi o samego hard moda, już pewnie widzicie, coś tu nie gra, mimo że mam maszynę do dotacji na maksa. Oj, wybaczcie, coś tu nie gra, ale nie, wszystko jest w porządku. Zmieni trochę hard moda, żeby faktycznie był hard modem. Teraz właśnie sklepy mogą się pojawić w wersjach z niższym poziomem, tak jakbyśmy nie naładowali na maksa maszyny do dotacji, jakbyśmy dopiero Rebirtha zaczynali. Z takich ważniejszych rzeczy jeszcze widziałem, że specjalne kamienie, te są hartami, rzadziej dropią. I tam jeszcze było kilka innych zmian, ale takie dwie najważniejsze właśnie. Chyba jeszcze zwiększyli, już tutaj widziałem przed chwilą, szybkostrzelność przeciwników niektórych, szybciej wystrzeliwują pociski i to było widać. No, zdecydowanie to widać. Nie wiem, czy nie szybciej się nie poruszają czasem. Tutaj może nie, ale zdecydowanie szybciej te pociski lecą w naszą stronę. Oj, zdecydowanie. Dobra, pierwszy bossik Gemini. No i właśnie, musimy pokonać It Lives, nie tracąc życia, czyli nie możemy niestety się wskrzesić, korzystając z Lazarus Rax. A szkoda, bo to by dało nam praktycznie all stats upa. Niestety, nie skorzystamy sobie z tego, trudno. No, trudno, dobra, jakoś mam nadzieję, że się uda. Widzicie, bossowie też tutaj ładny lifting dostali. Wydaje mi się, że Gemini wygląda zdecydowanie inaczej. Teraz wygląda ciekawiej, ładniej. Wszystko, praktycznie wszystko zmienili, o ile się nie mylę. I właśnie mamy tutaj z Anti-Birtha nowe przejście do kompletnie alternatywnej ścieżki. Ale nie jestem pewien, czy ja bym chciał z niej korzystać, bo chciałbym It Lives pokonać. Nie jestem pewien sam do końca też, jak to wszystko działa. No zobaczymy, zobaczymy. Tu widzę, to, że nic nie zrobię, bo na razie słabo poszło. Mógłbym zaryzykować i zranić się. Może dostanę skrzynkę czy coś. Ale nie, nie będę tego robił. Chciałbym sobie Soul Hearta jednak zachować. Czy ja chcę sobie pójść do tych trudniejszych pokoi? No pójdźmy, skoro to jest Repentance, po to, to tutaj jest. Niech będzie, lecimy. Lecimy, alternatywna ścieżka. Nie mamy tych basementów, burning basementów i innych, tylko kompletnie alternatywna droga. Downpour 1 zaczyna się. No i przynajmniej zaczyna się od jedynki, a nie od dwójki. To jest przyjemne. I to bardzo. Tu nie możemy nic zrobić, chyba że... O! Jakoś tutaj nasze łzy trafią, myślę, to TNT. Elegancko. Ale dużo nam to nie dało. Nowy soundtrack, nowe efekty, nowe dźwięki, otoczenia, przeciwników, zbierania. Fantastycznie to wszystko wygląda, a to dopiero początek, moi drodzy. Dobra, będę musiał się przyzwyczaić, to nie będzie dla mnie takie proste. Nie dość, że dawno nie grałem w Isaaca, to jeszcze nie grałem nigdy w Anti-Birtha. Czyli ja nie wiem do końca, czego się tu spodziewać. Z drugiej strony już trochę czytałem o Repentance, więc mniej więcej wiem, co jednak mogę napotkać na swojej drodze. Okej, interesujące. O, mimo wszystko nie wiem, czy chciałbym to wziąć, raczej nie. To jest trochę ryzykowne. No i fajnie, dwa itemy, jeden nie wiadomo co jest. I tylko możemy jeden wziąć. Czy to będzie norma w tych alternatywnych ścieżkach, czy po prostu miałem takie szczęście i tak mi się trafiło? No nie chciałem ryzykować, wolałem wziąć sobie to. I mimo wszystko mieć te pick-upy po drodze. Jak będziemy sobie czyścić... Wow, ładnie to wygląda, naprawdę. Kurde, już straciłem Soul Hearta, no nieźle. Jest i bomba, jest i bomba. Secret Room może... Czekajcie, wrócę na chwilkę, zobaczymy sobie po drodze. Tak, może być Secret Room. Zaryzykuję i postawię sobie tutaj bombę. No jest, fajnie. Kolejne dwie bomby. W sumie nie to chciałem.
Ale na razie potrzymam je sobie. Mogę te wiadra niszczyć, ale nie wiem, czy chcę na razie. No, ciekawi przeciwnicy się szykują. Wow! Ja myślałem, że to już koniec. A to dopiero początek, widzę. W pokoju, interesujące. No, ale tutaj pododawali różne niespodzianki, ale będzie. Czy to jest tak? To jest... Mimik, to nie, nie chcemy tego otwierać. Judas Tong jest fantastyczny na start. Gdy nie mieliśmy jeszcze Devil Roomu, to jest bardzo dobre. Dobra, co ty robisz tam na dole? Nie podobasz mi się. Jakieś larwy spawnujesz malutkie, które szybko pływają. Okej. Wiem, że te alternatywne drogi są chyba trudniejsze od tych podstawowych. Prawdopodobnie tak, więc będziemy mieć trochę problemów. Oj, to jest mini bateria, też o niej czytałem. Ona ładuje tylko dwa poziomy chyba przedmiotu pod spacie. I nie wiem, czy pojawia się tylko na hard mode, czy też na normalnym trybie. Okej, to wyglądało groźnie. Pamiętam, oglądałem parę filmów z Antiberfa i tutaj pojawiają się jacyś przeciwnicy z wiader. To kojarzę jeszcze. Jakieś nowe kamienie z kolcami. Ja w ogóle nie widzę tych kamieni z X-em. Znając życie, to pewnie ominąłem jakieś po drodze, bo się zagadałem. Spora szansa, że tak było. Straciłem bomby, nie chciałem tego robić, no ale poczułem się zagrożony. Ja nie wiem w ogóle, czy ja bossa pokonam. Bez otrzymania obrażeń jakiś nowy boss będzie. Chyba, że karta mnie uratuje. Hanged Man. Czy ja mogę coś tu zrobić? Nie bardzo, bo tam był mimik. Mógłbym do... A zaraz, zaraz, czekajcie, czekajcie. Teraz zmienili, czytałem to. Curse Roomy teraz nie wpływają na szansę z Devil Roomu chyba. Chyba. Nie jestem pewien. Może się wygłupiłem, ale sprawdzimy sobie. Wejdźmy sobie tutaj bez otrzymania obrażeń. No i co tu się dzieje? Dwie czerwone skrzynki. Muchy. I piguły. No, nie bardzo mi się to podoba. Nie chcę piguł brać. No, widzicie? 100% dalej mamy. Także spoko. Nie wiem, czy mimik też czasem... Kurczę, nie doczytałem, czy mimik też nie zabiera nam szansy na Devil Room. Bym sobie otworzył tę skrzynkę, szczerze mówiąc. No ale już nie będę ryzykował. Wątpię, żebym pokonał bossa bez straty zdrowia. No tym bardziej, że jakiś nowy jest. Nie mam pojęcia, co on robi nawet. Aha, jakiś OP. Lord of the Flies 2.0, ta? O mój Boże. O nie, nie, nie. Nic z tego. Nic z tego. Lord of the Flies 2.0 się pojawił. O, jeszcze coś masz w zanadrzu. Fajnie. A, no tak, mam regenerację. Zapomniałem. Przedmiot z bossa. To się przyda się. To się przyda się. Mogę z tego korzystać. Jakoś na moją korzyść to ogarnąć ładnie. Ale to bossy to będą przerąbane. Muzyczka fajna, bardzo mi się podoba. No ale wiadomo, to wszystko zależy, oj, od tego, jakie przedmioty dostajemy. Bo teraz na przykład, według mnie dostaliśmy bardzo słabe. Kurde, ale skacze. Muszę ogarnąć ten pattern. Jak on strzela tymi łzami. Ale beznadzieja. Ile dostałem obrażeń. I to chyba będzie norma. Kolejny słaby item. Jak tak dalej pójdzie, to daleko to ja nie zajdę. Lucky Toe. Też podobno ulepszyli teraz. Zaraz, zaraz. Lucky Toe. O ile się nie mylę, teraz daje pozytywne pilsy. Także ja bym zaryzykował. Kurde, dużo zdrowia potracę, no ale trudno. Tak mi się wydaje, coś czytałem też. Lucky Toe daje teraz pozytywne pilsy, zaraz sobie przetestuję to. Retrovision, no pozytywne albo neutralne pewnie. Pretty Fly, no dobra. Okej. Retrovision też zmienili, widzę. Teraz faktycznie wygląda retro i aż chyba za bardzo.
Dobra, otworzę sobie tę skrzynkę. Nic nie widzę praktycznie. Monetki chyba wypadły i serce. Oj, słabo to idzie, słabo. Nic nie trafiamy dobrego, kurczę. Ja to jednak mam pecha, chyba. No to będzie najlepsze. Jeżeli Devirumy kiedyś trafia. W ogóle. O ile trafia. Downpour 2. Przynajmniej nie ma żadnej klątwy. Gdzie ja bym chciał iść? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Do dużego pokoju? Może nie pójdzie tak źle? Klucza nie mam, bomb. Jezu, strasznie to wygląda. Okropnie. Jak coś, to zawsze mam to drugie zdrowie. Tylko, że jak zginę, to nie będziemy mogli odblokować Betanii, no ale już trudno. To miłe, to miłe. Podwójne zdrowie. To miłe. Teraz podwójne zdrowie może dropnąć normalnie. Zostawimy je sobie. Fajnie, fajnie. Będzie trochę zdrowia, żeby się podleczyć. Ogólnie interesujące, jak mamy tego hada mini, to nie widać czasu, ale jak sobie otworzymy tutaj tabem mapkę, to wtedy dopiero widać czas. Także nie ma problemu. Kurde no, klucz by się przydał. O, last! To w sumie miłe. Nie powinno być tak źle z nim. W końcu jakiś przeciwnik, którego kojarzę. I muzyka, którą kojarzę. Nie, te efekty wyglądają naprawdę. Dobra, dasz coś ciekawego? Ty chyba pilsy dajesz, albo wirusa. Wirus w sumie spoko, bo może Black Hearty wydropić. Także spoko. Zobaczymy, co dropnie. Różnie bywa. Jest i wirus, spoko. Teraz by się przydał jakiś item, który blokuje obrażenia. Znaczy, blokuje obrażenia, który sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni i w sumie już zapowiada się ciekawa gra. Co to za przeciwnicy? Latają wokół mnie i strzelają w moją pozycję. Niemiłe. Niemiłe. Oj, to będzie ciężko cokolwiek zrobić. Przydałby się jakikolwiek item, albo klucz, albo bomba. Cokolwiek. Jest i sklepik. O, są ci przeciwnicy. Pamiętam, widziałem ich. Dobra, 36% na Devirum. To już się przyzwyczaiłem. Ale dobra, szczerze mówiąc, nie jest raz tak tragicznie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Bo się leczymy, mamy regenerację. Jest i Soulheart, trochę za późno. Zostawię go sobie. Trochę za późno się, przyjacielu, pojawiłeś. Nie mam kluczy, nie mam bomb. Są niebieskie ogniska, okej. Nie mam kluczy, nie mam bomb. Boże. Ale to wygląda tragicznie. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Te muchy mi się strasznie nie podobają. Ale już powoli ogarniam, jak z nimi walczyć. Po prostu poruszam się bardzo powoli. I raczej nie powinny mnie trafić. Boże, te dropy są straszne. Okropne po prostu. Dobra, poczekamy. Może coś się trafi. O, już bosik jest. To już jest bosik. Podobno już nie będą bossy w takich małych pomieszczeniach jak to. To jest spory plus. Nienawidziłem walczyć z bossami w tych malutkich pomieszczonkach. Jeżeli to prawda, oczywiście, tak mi się wydaje, gdzieś słyszałem. Wooden Cross, o, fantastycznie, fantastycznie. Efekt Holy Mantle na, co prawda, tylko jeden poziom. Nie co pokój, co poziom, no ale zawsze coś. Może Curse Room nawet. O, właśnie, już zużyłem. Nie no, serio. O, dobrze, dobrze wyszło. Lepiej niż myślałem. Zawsze coś. Pozwiedzajmy sobie. O, już widzę to ognisko nieprzyjemne, które strzela. Jest białe ognisko. Widziałem gdzieś, że możemy odblokować sobie w Downpour i jeszcze później gdzieś w alternatywnej drodze dwie części noża. Wiem, jak je odblokować, ale nie wiem, czy chcę. One nam dadzą chyba dostęp do finałowego bossa z Entiberfa, o ile się nie mylę.
Właśnie, musimy się zranić tutaj i przejść przez... tutaj szybę. Przez lustro, ale nie wiem, czy ja chcę to robić. Kurczę, no to jest jakaś tragedia. Absolutnie nic. Nie mogę zrobić. Może najpierw chodźmy na bossa, zobaczymy, co on nam zaoferuje. Bo na razie to jest tragedia. Jakby miał latanie chociaż, to już by pomogło, zdecydowanie. No zobaczymy. Wormwood, kolejny nowy boss. Jego chyba widziałem, też kawałeczek. Wiem, że lubi sobie latać wokół nas i to strasznie. Czyli teraz Pin 2.0, tak? Mieliśmy Lord of the Flies'a 2.0, teraz Pin 2.0, jest okej. Jakie ty masz jeszcze ataki, przyjacielu? Takie coś? O, jeszcze skaczesz sobie, miło. Dobra, możesz tak sobie za nami pływać, mi to pasuje. Wow, nie tak blisko, kolego. Nie, nie idzie tak tragicznie. Dobra, zmieniam zdanie. Tego ataku się nie spodziewałem. Nie sądziłem, że... O, że on może takie rzeczy robić. Niszczysz całą arenę, przyjacielu. No i niestety, Deviruma nie było. Mam jakiś item, nowy item z Repentance. Stapler. Damage up. O, i to jest super. Jakiś damage up. Jakiś damage up. No i dalej niestety alternatywną ścieżką sobie nie pójdziemy z Entiberfa, bo nie mamy bomb. Potrzebuję, widzę, dwóch bomb. Także nic z tego. Nie wiem, czy jest sens w takim razie iść po ten nóż, skoro druga część noża jest tam w alternatywnej ścieżce dalej, a do niej chyba sobie nie pójdziemy za szybko. Czy mi się wydaje, czy nie mieliśmy ani jednej bomby i klucza przez cały ten poziom? Jezus. Straszne, straszne. Wiem, że może się pojawić coś takiego jak planetarium, jeżeli nie wejdziemy do treasure roomu, ale szansa na to jest mała i tam są jakieś fajne itemki nowe. Znaczy nowe, z Entiberfa, w którego ja nie grałem. No i pójdziemy sobie dalej. Ale wiecie co, przynajmniej teraz wiem, gdzie idę. Bo chyba idziemy do The Depths, tak? Czy do Cavesów. Do Cavesów jeszcze, dobra. Do Cavesów, pierwszych Cavesów. A drugich, kurde, nie wiem jak to działa, mieszanie się tych alternatywnych pokoi. Nie ogarniam. Dobra, nie widzimy zdrówka, tak? Ile miałem tam? 1,5 soul hearta? No tutaj też ładnie zostało wszystko ulepszone graficznie. Nie tylko te nowe rzeczy. No, zdecydowanie szybciej strzelają. Już wcześniej zauważyłem, ale teraz jestem pewien. Znaczy, nie strzelają szybciej, tylko pociski szybciej latają. To jest różnica. No i widzicie, wróciliśmy na stare śmieci, już kluczek wypada, już jest miło. Dobra, alternatywna ścieżka raczej nie dzisiaj niestety, ta, która nas interesuje. No, ale to nieważne, bo tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, to odblokowanie Bethany. Czyli musimy pokonać It Lives. A co się później stanie, to już nieważne. To już nieważne. O, kolejni wrogowie, nowi chyba. Czy wy byliście tam w Downpour? Chyba byliście. Dobra, byliście. Coś takiego kojarzę. Tylko wy macie inne kolorki, widzę. Takie właśnie pod Flooded Capesy. Fajne. Ale wiecie, że, widzę, że nie strzelacie we mnie, tylko tak w sumie losowo. No ale ja już wiem, jak ta losowość działa. I tak muszę uważać. Kolejna skrzynka Mimik, co jest? Kurde, nie fajnie. Nie fajnie. Okej, ta widzialność pocisków to jest to, że one tak świecą na biało, o to chodzi? W sumie nie wiem, czy to aż tak bardzo pomaga. No ale niech już będzie. Jak coś, to sobie zawsze możemy zmienić z powrotem. Chcę ryzykować, tą monetkę mógłbym ją zebrać, ale chciałbym w końcu do Deviruma pójść raz. Zostawiłem Judas Tong? Na tym? Na tamtym poziomie? Zostawiłem, kurde. Ale w sumie Wooden Cross nie jest aż tak tragiczny, możemy
dostać jeden cios gdzieś i nie otrzymać obrażeń. Chociaż nie wiem po co mi to, skoro ja mam regenerację. O, w końcu widzę jakiś specjalny kamień. Pewnie było ich więcej. No i oczywiście są hartów nie ma, ale... Chociaż bombę dostałem jedną. Także spoko. Dobra. No i teraz te rzeczy dropią. Kurczę, że na tych alternatywnych poziomach tak rzadko dropią, czy to ja miałem pecha? Pewnie ja miałem pecha, po prostu. Pewnie tak. Dobra, teraz możemy się bić. Curse of the Maze'a wiem, że zmienili też. Teraz jak odkryjemy jakiś pokój, to Curse of the Maze nas tam nie teleportuje, tylko teleportuje nam do pokoju, które jeszcze nie odkryliśmy, także spoko. Nie będzie mną miotało po całym poziomie, jak już go odkryję i będę chciał po coś pójść. Przyjemnie. Magic Mushroom może znajdę. Właśnie, przy okazji Magic Mushroom usunęli z boss roomu, z puli boss roomu. Szczerze mówiąc, nie wiem czemu, szkoda. Czemu mieliby to robić? I podobno jeszcze mniejszej szanse na to, że pojawi się w treasure roomie. Jakby się pojawiał tak często. Nie wiem czy ja chcę grać. Nie wiem ile mam zdrowia. Nie chcę się bawić w to teraz. Zaraz, jeszcze będziemy mogli pójść chyba do tego alternatywnego poziomu, czy nie? Chyba będziemy mogli. Tutaj, z cavesów. Chyba tak, o ile się nie mylę. Raczej tak. Fajnie się odbijają. W tej wodzie postacie. RTX on widzę. Dobra, to trochę potrwa. Nigdy nie lubiłem z nimi walczyć, kiedy miałem tak mało damage'a. Bo kurczę, nie mogę się skupić na jednym i go dobić, bo tamci mnie gonią. To zawsze jest problem. Dobra, Curse Room. Mógłbym w sumie przejść teraz przez niego. Zaryzykować tą połówkę Soul Hearta. Drugą połówkę stracę z Wooden Crossa. Oj, w sumie chyba było warto. Blackheart, fajnie. Pierwszy Blackheart. Dzień dobry. Witamy w The Binding of Isaac Repentance. Boss Challenge Roomy też zmienili. Teraz, żeby tam wejść, trzeba mieć jedno zdrowie, ale nie jedno czerwone, w ogóle jedno zdrowie. Soul Heart albo Blackheart, tylko jedno musimy mieć. To szczerze mówiąc, trochę nie opłaca się tam wchodzić, według mnie. Do tamtych serduszek też się nie opłaca. O, nowy przedmiot. Nie wiem, czy z Anti-Berfa, czy po prostu do Repentance nowy dodany, Psyfly. O ile się nie mylę, to odbija pociski. Znaczy odbija, teoretycznie zbiera pociski wrogów i może je wymienić na naprowadzające pociski, które będą w nich strzelać, także przyjemne. A no i oczywiście bije na kontakt, jak większość orbitali. A to akurat domyśliłem się. Dobra, tu sobie jakoś dajemy radę, bo kojarzę przeciwników, kojarzę. O, szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że byłem poza zasięgiem wybuchu, naprawdę. Okej. No to popełniłem teraz malutki błąd. Dobra, to sobie zniszczymy. Blackheartik, jakiś karta może? Nie, nic z tego. Nic z tego. Tutaj coś może... No, tego się obawiałem, że przeciwników dostanę. No trudno. Dobra, no ja mogli chociaż coś dać po wyczyszczeniu pokoju. Dobrze, gdzie teraz możemy iść? W sumie chyba jedyna droga nam została do bossa. Ile mamy Soul Heartów? Chyba połówkę. A nie, jeszcze Blackhearta miałem, Boże. Jeszcze miałem Blackhearta, to tam więcej mam tego zdrowia dobrego. Także spoko. Jakoś przeżyjemy, bomby by się przydały jakieś, nieprawdaż, bombiery. Jakieś bombiarze. Dajmik! Hej, pierwszy dajmik! Witam serdecznie. Teraz by się przydał jakiś dobry sklep. Tylko dobry ten taki, wiecie, level 5. Czy który tam był najwyższy? O Jezus, co ja robię? Z
Spokojnie. Pół Soulhearta może jeszcze mamy. Może. O mój Boże, dlaczego? Czemu? Ty gnoju, Gridzie. Ale dobra, Sci-Fly pomoże. To jest bardzo dobry item. Na Grida, o dziwo widzę. Jest bardzo dobry. No, fajnie zbiera. No i co zrobisz, Grid? Nie możesz nawet mi trafić. Nie no, fajnie, fajnie. Elegancko. Dobra, Devil Roomik. Ja liczę na coś dobrego, bo na razie to nie wygląda to zbyt dobrze. Oj, nie wygląda. Nie mam za bardzo tu co robić nawet. Nie ma nic do roboty. Wszystko pokradli. Dobra. Nowy bossik czy stary? Stary. Stary Mega Fatty, zwykły. Dobra, ciebie pamiętam. Oczywiście masz mnóstwo zdrowia, bo jesteś gruby. Jak w prawdziwym życiu, jak jesteś gruby, to masz dużo zdrowia. To ma sens, no na pewno tak jest. Nie dajcie sobie wmawiać, że jak jesteście grubi, to możecie być wyśmiewani przez innych. A on jest gruby, ledwo chodzi i się poci. Nieprawda, jak jesteście grubi, to macie dużo zdrowia, patrzcie na to. Patrzcie na to. Dobra, jakoś leci. Oj. Trochę się bałem, bo tak walnąłem w kupę niechcący. Ale dobrze. Dobra, co zrobisz teraz? Nie no, jak teraz tak walczę, to te bossy z tych alternatywnych pokoi, to widzę, że są na zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o trudność. Naprawdę. No faktycznie mógłbym przejść, tylko że bomb nie mam. Szkoda. Może jeszcze znajdę po drodze. O, Secret Room zaraz sobie odwiedzimy, ale to zaraz. No i tego się w sumie spodziewałem też troszeczkę. Ale jednak liczyłem, że w duszy, liczyłem w głębi serca, że tak nie będzie. Czy ja chcę to wziąć? Nie bardzo, już wolę chyba Angel Rooma dostać. Ale lipa. Piguły, których nie chcę brać, nie mam bomb, Jezus. Co się dzieje? Ale pasztet. Otworzę sobie tą skrzynkę chociaż. Straciłem Blackhearta, teraz jest nowy efekt, jak straciłem Blackhearta. Nie ma tego serca czarnego tej animacji. Fajnie, od razu możemy, nie musimy za każdym razem czekać na tą animację, jak się skończy, od razu możemy walczyć dalej, miła. No i co? No i tyle, no. A gdzie jest ten Wooden Cross? Ja nie pamiętam, co ja z nim zrobiłem. A, dobra, już widzę, wchłonąłem go, bo mam... Marbles chyba zebrałem z drugiego bossa, czy z któregoś. Dobra, czyli spoko. Czyli to mam na zawsze. To sobie to weźmy, second hand. Przedłuża statusy na naszych łzach, czyli tak jak podpalenie, trucizna i tak dalej. Chyba nie mamy żadnego takiego. No ale... Lepsze to niż nic. Skoro mogę to wziąć, to czemu mam tego nie brać? Dobra. Necropolis 1, spoko. Ciebie pamiętam. No Jezus, no co jest z tymi bossami? Dają mi albo jakichś bossów, którzy mają milion zdrowia i teraz Super Enviego, którego też będę bił godzinę. O Jezus. Dobra, jeszcze wy. Szub da łup może? Wypadnie? Przyda mi się jakiś przedmiot po spacie, bo widzę, że też nie mam żadnego. Tragedia. Kurde, mogę tą bombę przesunąć, ale nie zdążyłem. Bo tu jest specjalny kamyk. O, miło. Dobra, przynajmniej mamy kluczyki i pieniądze. Chyba, że Grida nie będzie. Może być Super Grid i spodziewam się tego. Spodziewam się tego, że zobaczymy Super Grida w sklepie. Kurde, no przedmiot pod spacji jakikolwiek by pomógł, bo nie mamy absolutnie żadnego. Okej, okay, ciebie nie znam, jesteś nowy. Wypuszczasz pajączki? Tak wygląda, jakbyś wypuszczał pająki. No i odpychasz łzy, co mi się nie podoba. A nie, dobra, wypuszcza jakieś pająki albo muchy nowe. Ale na moje szczęście wpadł w kolce i od razu zginęły. Spoko. Biorę to. No chodźcie, chodźcie. Gnojki. Ja jeszcze liczę, że znajdziemy coś w The Depths. Jedynce albo dwójce.
bo mamy słabiutki firepower. Przydałoby się coś. Złota skrzynka. Co to jest? To jest challenge room. No, do boss rooma to nie wejdziemy. Dobra. Walczymy. O, trochę pick-upów. Eternal, hard, fajnie. Nowe dźwięki słyszę. Widzicie, wszystko pozmieniali, wszystko. Mnóstwo roboty prawdopodobnie, na pewno. Minimum pewnie 2 lata jakoś tak nad tym pracowali. Pierwsze info jakie widziałem to w sierpniu 2018. Jakiś teaser był pierwszy, że powstaje w ogóle te DLC. Dobra. Psyfly się z wami zajmie, nie muszę się martwić pociskami, to jest przyjemne. Ciekawe jak sobie poradzi Psyfly z takim bossem, który faktycznie nawala pociskami, bullet hella robi. Na przykład właśnie z Zetlyfs albo z Hashem, ciekawe jakby sobie poradził. Jak szybko ten Psyfly może zbierać pociski wrogów, jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Chcę zmarnować moją ostatnią bombę. Zmarnuję moją ostatnią bombę. Jest! Dziękuję! Latanko, nareszcie już zaczyna się robić ciekawiej. Już się robi ciekawiej. Latanie to jest bardzo przyjemna rzecz. Uwielbiam itemy, które dają latanie. Przy okazji Eternal Heart możemy sobie od razu drugiego wziąć elegancko. Dobra, zaczyna się robić ciekawiej. Ups. Przepraszam, sam wypalił. Dobra. Teraz możemy się bawić powoli już. Odporność na kolce, na te wszystkie kałuże. Fajnie, fajnie. Latanie bardzo pomoże. Jakbym miał ranking robić kiedyś itemów z Binding of Isaac, to wszystkie itemy, które dawają latanie, by były dosyć wysoko pewnie. O! Potrójna kamienna maska. 3 pociski. Ciekawe. Wooden Crossa straciliśmy, trudno. Nie podoba mi się ta maska, ani trochę. 30 minut, a my dopiero jesteśmy w Necropolis 1, moi drodzy. No nie, no. A chciałem sobie szybko zrenderować. No chyba nie. Chyba se nie porenderujesz szybko. No trudno. Dobra, z wami nie będzie problemów. Wy mi nic nie zrobicie. Tymi kałużami śmiesznymi, tą flegmą. Dobra, fajnie, fajnie. Sklepik. Może w końcu jakiś sensowny sklep będzie. W tym podejściu. Zobaczymy zaraz. Bo pierwszy był taki se. Dobra. Nie pamiętam co ty robisz. Muchy dajesz? Niebieski champion? Przekonamy się. Nie, nic nie daje. Dobra, szczerze biorę to. Zdecydowanie to biorę, biorąc pod uwagę, że nie mamy nic pod spację, to jest mega. Dodatkowe źródło obrażeń i to całkiem niezłych obrażeń. Dobra, już zaczyna się coś układać tutaj. Coś sobie zbieramy. Oj, nie lubię was, nie lubię was. Czy mi się wydaje, czy jesteście więksi? Nie wiem, przynajmniej wasze sprite'y są większe. Tak mi się wydaje, że są troszeczkę więksi. Ten śmiesznie wygląda, champion. Główka zwykła, taki w czerwonym tym przebraniu. Okej, latające mózgi, które wybuchają. Czy one były wcześniej? Wybaczcie, nie pamiętam, bo naprawdę minął trochę czasu, od kiedy grałem w Isaaca. Kilka miesięcy dobrych. Także nie pamiętam nawet starych bossów. Bossów, przeciwników. Ale nie, nie wiem czy taki przeciwnik był, bo leciał w moją stronę. Ale to jakiś champion był chyba. Dobra. Podwójny pokój z bossem, czyli może być double trouble. I to będzie niefajne. Będziemy mogli też chyba pójść do tego alternatywnego poziomu, ale czy ja chcę? Mamy dużo zdrowia, mamy blue candle, mamy latanie, możemy spróbować. Tylko, że ja chcę Itlyfs pokonać, nie wiem gdzie walczyć z Itlyfs, jakbym poszedł na alternatywne pokoje. Czy ja dostałem właśnie obrażenia? A, okej, w kamień wleciałem.
No to ciekawe, że przez kolce sobie przecież można przelecieć, ale przez kamień z kolcami już nie, okej. Interesujące. Dobra, to sobie wejdziemy, stracę tylko pół soul hearta, warto. No zaraz zobaczymy, czy warto było. Pewnie nie. No, oczywiście, że nie. Pół soul hearta za bombę, ha. Nie wiem. O, jakie fajne dźwięki macie. Jak was masakruje. Dobra, cztery bomby. Zostawmy sobie te dwie. Kurde, nie wiem, czy iść do tych alternatywnych, bo muszę Itlifs pokonać. A ja nie wiem, gdzie Itlifs będzie, czy on będzie w ogóle na tych alternatywnych pokojach. Nie wiem. Chyba nie. Bo tam po tym alternatywnym The Depths jest kompletnie inny, kolejny poziom, który ma innego bossa, z tego co wiem. D7, nie chcę raczej. Wolę to mieć. Trochę damage'a, zawsze fajnie. A, Secret Room może tutaj? Miło. O! Szkoda, że ty akurat, szczerze mówiąc. Nie chcę na ciebie kluczy marnować. Ej, dobra, bo dwie bomby mi zostały. Dwie bomby mi zostały. Już nic nie chcemy. No dobra, super secret... Nie, nie mam bomb już. Kurde, tak przeleciałem, nie zobaczyłem, kto jest. A, dobra, nieważne. Nieważne, raczej damy sobie radę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ups, ostrożnie, kurde, trafił mnie. Nie strzeżą, więc myślałem, że jednak nie dostanę. Byś zabił swojego kolegę. O, chyba zabiłeś. Fajnie, fajnie. No to teraz twoja kolej. No i tyle. No i tyle. No to już jest kolejne piętro z tego alternatywnego. Jeszcze dalsze. I tutaj muszę dwa serca zapłacić. Ale nie wiem, czy ja chcę tam iść. Nie, dobra, wiecie, to na razie sobie darujemy. Spokojnie, wszystko się obada. Ja chcę na razie pokonać Itlifs, żeby zagrać nową postacią w kolejnym odcinku. Tyle. Wszystko się zrobi, spokojnie. Wszystko się zrobi zawsze. O, jakie fajne małe piny. Słodkie. Jakie śmieszne. Okej. Łap ogień. Fajnie, nickel. Okej, no, boss challenge room są zamknięte, ale domyślam się, że przez secret roomy chyba można dalej tam wejść. Jakby tam był obok. A raczej nie będzie, bo po drugiej stronie jest wąski pokój. No to nie, tam nie będzie secret roomu. Trudno. Specjalny kamień, skrzynka. Bible tract, nie chcę. Czemu taka mała szansa jest na devil roomy i angel roomy? Widzicie, jest znacznie mniejsza niż przed Repentance. Teraz to bym miał 67%, a tak to jest połowa tego. O, znowu wyleciałem w ten kamień z kolcami. Wydaje mi się, że to nie powinno tak działać. Wydaje mi się, że to jest jakieś niedopatrzenie. Ej, patrzcie, kto się pojawił! Blue Gaper, jeden z najrzadszych przeciwników w całej gierce, się pojawił nagle. Fajnie. Ja mam dwa save'y na 100% i na drugim save'ie, mimo że mam 100%, to ich nie spotkałem w bestiariuszu. Bo te, które są u Hasza, się nie wliczają w bestiariusz. Fajnie, ciekawe. No może, mam nadzieję, że częściej się pojawiają, by było miłe, bo w ogóle ich nie można znaleźć normalnie. Dobra, zdecydowanie wolę to, bo to ma szansę na zrespienie karty, której używamy. Także to by było miłe. Darujemy sobie na razie w tym odcinku te alternatywne poziomy. Betanim spróbujemy. Znaczy to raczej na pewno spróbujemy. The Chariot. The Chariot spoko. Jak będzie jakiś Curse Room może? Czy coś? Nowy dźwięk wystrzeliwania. Czemu ten dźwięk kojarzy mi się z jedzeniem w
co ja powiedziałem? Nie, dobrze powiedziałem. Z jedzeniem w Minecrafcie. Jak jeszcze jedzenie w Minecrafcie. To takie podobne, jak oni wystrzeliwali te lasery. Nie wiem, tak mi się skojarzyło. O Boże, ty tak blisko byłeś już. Nie wiedziałem. Ja tak patrzę, gdzie on jest, gdzie on jest. A tu kurde już. Fajnie, mi usiadł na mordzie. Co za gnój. Okej, okay, credit card. I ten trinket, który mamy, to może być ciekawe połączenie. Credit card działa w sklepach i w devil roomach, o ile się nie mylę. A mogę się mylić. Bo nie wiem, czy to ten item akurat. Jeszcze jakiś był, który chyba też daje darmowe sklepy i devil roomy. Nie wiem, coś mi się kojarzy. Erawok. Co to było? Spowolnienie wszystkiego w pokoju. Nie chcę tego, nie potrzebuję. Nie potrzebuję, nie, na razie nie. Gdzie jest tą mordą? Myślicie, że jesteście mocni? Aha, ja mam muchę. Dobrze, że komarów nie ma tutaj, bo to już by było w ogóle OP. Chociaż widziałem jakichś nowych wrogów, które jak cię atakują, to nie zabierają ci zdrowia, tylko ładunek z przedmiotu pod spację. Widziałem raz w jakimś urywku na jednym filmie. Także ciekawe. Nie wiem, czy to nie były komary właśnie. Pieniądze. Nie chcę tu nic. Nie. Nie było czegoś, za tą maszyną nie było. Dobra, to może być secret room. Spróbujemy. Nie tutaj. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, credit card sobie trzymamy. Chociaż nie wiem, jak długo chcę trzymać, chyba do sklepu. Bo pewnie chciałbym do Angel Roomu pójść, mimo wszystko. Zobaczymy. Bo Devil Roomy mnie zawiodły w tym podejściu. Niestety. A właśnie, ogólnie bardzo ważna zmiana teraz, nie można oszukać diabła. Jeżeli mam jakiś przedmiot, który kosztuje jedno czerwone serce. Znaczy, może nie, zły przykład. Jeżeli mam przedmiot, który kosztuje dwa czerwone serca, a mam tylko jedno, to i tak ten przedmiot możemy sobie wziąć, tak trochę oszukać diabła. Nie damy mu tego drugiego serca, którego nie mamy. Ale teraz właśnie nie. Teraz jak jakiś przedmiot kosztuje dwa czerwone, to musimy mieć te dwa czerwone. No jak mamy jedno, to już sobie go nie weźmiemy, tak jak to zawsze było w Rebirthie. Oj nie, to jest trochę znerfili. Devil Roomy. Tu tutaj jest jakiś kamień z bombą. Czy to po prostu ten, co wybucha, czy może jakiś nowy? Dobra, nieważne. O Boże, Acid Baby. Kurde, jakbym wiedział, to bym Lucky Toa chyba zostawił. Dobra, na razie nic. O, jest i sklepik w końcu. Miło. Nie, ale te alternatywne poziomy to jak na moje pierwsze wrażenia to przesrane są. To masakra. Bez dobrych itemów to może być ciężko tam. I tak miałem spore szczęście, że miałem tą regenerację, bo nie wiem, czy bym przeżył. No, Black Candle miłe. Bez klątw. Bez klątw, bardzo miłe. Credit card. Teraz to sam nie wiem. Czy iść jeszcze? Bo już sklepów nie będzie, ale mogą być devil roomy, ale chciałem iść do angel roomów. To może jednak nie. Może era walk, bo to spowolni bossów. Chociaż na matkę to nie zadziała. Na matkę to nie zadziała. Nieważne, chodźmy sobie tutaj. Boże, ja już odkryłem secret room. A tam dalej próbowałem chyba odkryć bez sensu. Jest i Curse Room. Nie chcę mi się już wracać po ten. Co to była za karta? Zapomniałem. Ta, która daje nam chwilowo nieśmiertelność. Nie chcę mi się już. Trudno. Stracę to pół soul hearta, stracę. Trudno. Nie chciało mi się już wracać. Wybaczcie. Dobra, to tyle widzę. Już nic tu nie zrobię ciekawego. Co to były za karty? Death. Okej. Kurde, kusi mnie ten credit card. Ale chyba wolałbym sobie zdrowie jednak zachować. I pochodzić do tych angel roomów, jak już mają być.
Kurde, co jest z tą szansą na te Devil Roomy i Angel Roomy? Ona jest strasznie mała teraz. Bardzo mała. No dobra, chodźmy. Wszystko już nie będę chciał po nic iść raczej. Ponoć teraz nie można dotknąć nogi matki, jak już spadnie. Bo też można otrzymać obrażenia. A tak to normalnie można ją było dotknąć i ładnie mogła dostawać obrażenia z orbitali. Także nie ryzykuję, nie będę tego sprawdzał. Mimo wszystko. Dobra, dawaj matko. Pierwsza walka w Repentance. Na razie to widzę oczywiście nowe sprite'y. Wygląda ładniej. Ale poza tym pewnie walka taka sama. A, na luzie. Kurde, te bossy w Downpour były trudniejsze niż matka, naprawdę. Nie no, tak mówię, bo to nowi bossowie, przynajmniej dla mnie, bo nie grałem w Entiberfa, muszę się przyzwyczaić do nich. Dobra, co ja chcę? Zmienili teraz negatyw. Daje damage upa i Dark Room został zmieniony. Czerwone skrzynki na starcie dają nam przedmioty z Devil Roomu. Interesujące. Może dla odmiany byśmy sobie poszli? Tylko żebym ja kurde nie zapomniał, że ja mam iść. Muszę sobie to sprawdzić, ten Dark Room. Nowy. O Jezus, no serio, no. Come on. No dobra, no dzięki za... dwa czerwone serca, te dwa kontenery. No nie powiem, że to nie jest fajne, no ale kurde. Ja raczej spodziewałem się jakiegoś itemku. Jakiegoś nowego na przykład itemku, bo parę nowych z Danger Roomu doszło. Niech ci będzie. Fajny dźwięk lasera, podoba mi się. Przyjemny. Faktycznie taki boski wydźwięk ma. Słychać, kurde, tą boskość. Słychać tą boskość. A może jak nam się poszczęści, to drugi kluczyk znajdziemy? Chociaż nie wiem, po co mi to. Jakoś nie chcę walczyć z mega szatanem, szczególnie z tym, co mamy. Naprawdę. Oj, nie chcę. Dobra, jesteśmy w końcu w łąbie, tu już można przyspieszyć. Nie będę czyścił wszystkich pokoi, sprawdzał, bo to już i tak trwa sporo czasu. A jeszcze zapomniałem wam pokazać w statystykach, jak to wygląda. Że są nowe challenge, endingi, przedmioty i tak dalej. Przedmioty chociaż powinien pokazać, ile jest nowych. Bo naprawdę jest ogrom. To chyba jest największy update. Nie chcę mówić z pewnością, że to jest największy update. Największy DLC z tych trzech, bo mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Bo naprawdę jest ogromne. Tak jak mówiłem na starcie, tak jakbyśmy dostali dwa DLC w jednym. Jest Entiberf i jeszcze nowa zawartość, absolutnie nowa. Tak, i wiem, widziałem nowego bossa. I nie chodzi mi o tego z Entiberfa, tylko kompletnie nowego. I wygląda fantastycznie. Kompletnie coś innego, coś czego jeszcze nie było w Isaacu. Wygląda wyśmienicie. Nie wiem jeszcze, jak do niego dotrzeć, tylko widziałem walkę. A, ja lubię tak sobie spoilerować. To wygląda fantastycznie. I trudno przy okazji. To nie będzie prosty boss. Ale ze wszystkim sobie poradzimy. Pokonałem The Lostem Delirium. Keeperem pokonałem Delirium, jakoś damy radę. Właśnie teraz, niesamowicie ważna zmiana. Dali potężnego buffa Keeperowi, sporo zmian u niego. Ale to dam wam do poczytania w opisie, ten change log. Pokażę wam, jak ja już będę grał Keeperem, albo jak będziecie sobie sami grać, albo jak zobaczycie. Tego nie będę wam spoilerował, ale naprawdę zmiany Keepera są fantastyczne. Genialne. No tutaj Era Walk się przydało, zdecydowanie. Ten boss jest irytujący, że tak powiem.
Jezus! Blackheart chyba zrobił swoje. Trochę poobrywałem. Spodziewałem się, że na tym bossie dostanę. Tego się akurat spodziewałem. Dobra, o, okej. Tirisap. Żyćko. Fajnie, matchstick. Więcej bomb. Ace of Spades, jeszcze więcej bomb. A nie, fu, więcej kluczy. Dobra, idziemy dalej. Tu już nie będę przedłużał. Przyspieszymy teraz, jak jesteśmy na łombie. Przyspieszymy. Z taką ilością zdrowia, myślę, to, że sobie damy radę. O Jezus, był ten. A nie, myślałem, że... Boże, jakieś nowe alternatywne piętro. A to jest Utero po prostu, z ładniejszą szatą graficzną. Ładnie wygląda. Co to jest? Jakieś nowe dziadostwo. Aha, rozpadasz się na tych gnojków. Okej. Co to za muzyka? Co ja w Blooda jedynkę gram? Czy kurde Wajzeka? Ładnie wyglądał Utero, naprawdę. Ładnie. Dobra, nie chcę, nie będę tracił czasu. To mogę sobie wziąć, chętnie. Nie chcę już tych bomb, walić to. Od łomba w górę już chyba nie ma tej alternatywnej ścieżki. Chyba na Dedeps się kończy. Zentai Berfa. Także o to nie musimy się martwić. Tak jak mówię, moim głównym celem w tym odcinku jest pokonanie Tliffs, żeby Betanię odblokować. Potem możemy się bawić, spróbować tą alternatywną ścieżkę. Zobaczymy, co dostajemy w kolejnym odcinku, jakie rzeczy. Czy warto będzie w ogóle walczyć. Dobra, ty dasz lewą rękę, tak? Czerwone skrzynki. Jakoś nie za bardzo chcę otwierać. Chociaż... w tym nowym Dark Roomie to by było dobre. Ale nie, w Dark Roomie tak czy siak przecież dostaje się itemy z chestów. Tylko tak jak wspominałem, te startowe cztery skrzynki, tam dostajemy itemy z Devi Roomu. Ale nie wiem, nie jestem pewien, czy trzeba będzie się wymienić za serca, czy będą za darmo. Chyba za serca, mimo wszystko. Będę musiał potracić. Kurde, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, wybierając Dark Room, bo według mnie Dark Room jest trudniejszy od The Chesta. No ale dobra, mam nadzieję, że jakoś damy sobie radę. O, miło. Gapi Scholar. A i to tyle. Trudno. Super, mamy pierwszą część Gapiego. Oj, przy okazji... Kurde, nienawidzę tych kamiennych kolców. Mi się wydaje, że to nie powinno tak działać, jak latamy. Że nie powinniśmy dostawać obrażeń, jak latamy. Nie wiem, wydaje mi się, że to zmienią. Według mnie nie powinno to tak wyglądać. Kurczę, coś gadałem o czymś i zapomniałem. O, proszę. Przedmiot Secret Roomu. Death Ring, tak, okej. On daje nam aurę, która chyba odbija pociski. Kurde, nie pamiętam, bo to jest taki rzadki item, no, przedmiot Secret Roomu. Albo odbija pociski, albo... zadaje obrażenia. Nie no, odbija pociski chyba i wysyła we wrogów, tak mi się wydaje. Kurczę, tam gadałem o czymś i zapomniałem. To już o jakiejś zmianie. A, już wiem, dobra, znerfili Gapiego właśnie. Zawsze jak strzelaliśmy, to każda łza trafiona dawała nam 100% szansy na niebieską muchę. Teraz jest to 50% szansy. Trochę znerfili Gapiego. No trudno, ale też to rozumiem. Bo Gafi zawsze był najpotężniejszą transformacją w gierce. A okej, czyli petryfikację daje. Ten pierścień, petryfikacji nie odbija pocisków. A może pociski też odbija, nie wiem. Tak czy siak petryfikuje wrogów, którzy podejdą. Fajnie, miło. I nie wiem, czy HP apa nie dostałem, nie przyjrzałem się. Damage słaby trochę, przydałby się. Jednak mimo wszystko trochę lepszy. Nie pogardziłbym, tak z dziesiątką. Dobrze, że mamy to Blue Candle chociaż, co trochę rekompensuje tą stratę. No zobaczymy, może się pojawi Angel Room, może będzie drugi kluczek. Ale mówię, ja nie wiem, czy ja będę chciał bić Mega Szatana z tym, co mamy. Naprawdę. Dobra, jest i It Lives. No i straciłem szansę na Angel Room.
Wleciałem w spawnujące się oko na starcie. Trochę niefortunnie. Troszeczkę. Trudno. O, zobaczmy tą muchę, jak szybko zbiera te pociski. Dość szybko, nieźle. Jestem pod wrażeniem. Praktycznie nie widziałem pocisków od It Lives. Tych szybkich ze strumienia. Czyli całkiem nieźle. Ej, super, to jest jak tarcza praktycznie. Patrzcie na to. Normalnie jak tarcza. No i mamy Bethany. I przy okazji challenge Bloody Mary. No właśnie, mamy 9 nowych challenge'y tak przy okazji. Devil Roomu nie było, Angel Roomu już nie będzie. Dobra, schodzimy sobie do Sheolu, ale zaraz, co to była za karta? Jakąś kartę ominąłem? Niemożliwe. Dwie karty. A, bo ja uciekłem, bo tutaj te kamienie są z kolcami. Kurczę, nie lubię ich strasznie. Według mnie to powinno być zmienione. Czy to tylko ja tak uważam, że jak mamy latanie, to te kamienie z kolcami nie powinny nas ranić? Chyba to ma sens. Dobra, jednak żadnej karty nie chcę. Tak, idziemy do Sheolu, dobra. Mamy już Bethany. I teraz muszę pamiętać, że mamy to drugie zdrowie. Jak zginiemy, to mamy tak naprawdę All Stats Upa, bo tak działa Lazarus Rex u Lazarusa. Znaczy ogólnie tak chyba Lazarus Rex działa. O nie, nienawidzę tych oczy. One zawsze mnie trafiają. Jezus. Ale to było słabe. O nie. Ile obrażeń, matko boska. Dobra, jakie tu ręce wyskakują? Zwykłe czy to kościane? A, mogłem się tego spodziewać. Dobra, tak czy siak, cel załatwiony. Na ten odcinek odblokować Bethany. To przynajmniej tyle. Może jakiś item fajny? Nie. Dobra, jak dojdziemy do Dark Roomu, to jeszcze nie tak źle, bo tam dostajemy 4 itemy aż. Z Devil Roomu. Ale chyba będę musiał za nie zapłacić, tak mi się wydaje. No trudno, może jakiś jeden dobry będzie chociaż. Wolę jednak to, chyba. Większa szansa na Soul Hearty? Dobra, niech będzie. Chociaż nie wiem, czy tak bardzo chcę Soul Heartów, skoro mam tyle kontenerów na czerwone. Ale tego speeda nie potrzebuję. Jaki ja tam trinket wchłonąłem? Widzę. A, dobra, te muchy czarne. Lokusty. Nie zbieram tych pigułek. Ja nie lubię piguł zbierać, jeżeli nie jestem w 100% pewien, że to będzie pozytywna piguła, na przykład z PhD i teraz podobno z Lucky Tone. Nie, nie będę zbierał, jak nie jestem pewien. Nie lubię piguł ogólnie. Dobra, Kersum. Czy ja chcę tam wejść? No, w sumie mogę teraz. Za tego Soul Hearta. Czemu nie? Nope, nie ma mowy. Na pewno nie. Nawet sobie nie myśl, gro, że ja to wezmę kiedyś. Dobra, niebieskie ogniska. Zapraszam. Kurde. A, Soul Hearty też z mniejszej szansy na hard modzie, to też wyczytałem. Z 25% na 10%. No, przy okazji fajnie się było dowiedzieć, jaka była szansa na Soul Hearty z tych ognisk niebieskich i fioletowych, bo nigdy nie wiedziałem. No ale teraz na hard modzie jest 10%, także no lipa trochę. Troszeczkę. Dobra, kto tam możecie zabić? Sci-Fly, ty tam trochę zadajesz obrażeń, fajnie. No, zawsze można było bomby postawić, no ale już daruję sobie. O Boże. Jeszcze ciebie tu brakowało, jeszcze czempiona. A czemu ty się tak długo wolno poruszałeś? Nie wiem, co to sprawiło, jaki item. Nie jestem pewien, który item to sprawił. Trudno. Nieważne. Który to mógł być? Wow, kim wy jesteście? Kim wy wszyscy jesteście? Co to za chore gówna? Żniwiarze śmierci.
Proszę bardzo, jeden pokój, dwa nowe rodzaje wrogów. A, to w sumie takie piekielne wersje tych aniołków. Widzę. Troszeczkę bardziej agresywne. A, szczerze jakoś nie podoba mi się ten nowy dźwięk Brimstone'a. Wolałem starszy. Wolałem starszy, ten nowy. Taki jakiś. Cienki. Nie wiem jak to nazwać. Nie ma takiego kopa, mi się wydaje, jak ten starszy. Ale ten dźwięk tych kościaków mi się bardzo podoba. Już wcześniej słyszałem, jakiś białych rozwalałem. Ale to jest fajne. To mi się podoba. Kurde, czy ja zawsze muszę przechodzić całe pokoje, zanim znajdę bossa? Serio? O, dzień dobry, szatanie. Bijemy się. Dawaj. Ciekawe, czy u niego coś zmienili. Jakieś zachowanie, wątpię. U starszych bossów raczej nie pozmieniali. No oprócz tego, że pociski szybciej latają. No ale to jest chyba właśnie ogólnie zmiana na hard modzie. Albo po prostu na kilku przeciwnikach tak pozmieniali. Ała. Ała. A, zapomniałem. Sci-Fly przecież zbiera pociski. O Boże. Kurde, tak samo chciałem sobie cofnąć. Dobra, jeszcze nie strzela z lasera, cofnę sobie. Ale cwaniak. Oszukał mnie. O Jezus, nie podoba mi się to. Ale ja dostaję w mordę. Poszukaj go. Na laser. O, właśnie. Dobra. O Jezus, nie wiem czy dożyjemy do końca tego podejścia, moi drodzy, nie wiem. Zrobię co w mojej mocy, zobaczymy najważniejsze, jakie itemy dostanę z tych czerwonych skrzynek. To jest najważniejsze teraz. Na upartego mógłbym poczekać kilka minut, aż regeneracja zadziała, ale nie chce mi się. Nie chce mi się czekać. Szatan sprite też zmienione. The Void, na pewno do The Void idę, nie ma mowy. Nie ma mowy, że idziemy do The Void w życiu. Nie z takimi itemami. No i sprawdźmy, czy są przedmioty? No są, faktycznie. Teraz tutaj. No. I tak możemy się bawić. To już ciekawsze. Co to jeszcze? To jest Lead Delirium? Jeżeli tak, to nie chcę tego. Dobra, idziemy. Próbujemy. Sporo damage upu dostaliśmy. Dwa black hearty dostałem. Z czego? Zaraz, zaraz. The Pact. Czy The Pact nie dawało soul hearta i damage upa? Już nie daje soul hearta? Czy daje teraz dwa black hearty? Nie wiem. Tak czy siak. Albo z Dark Matter, albo z Paktu dostałem black hearty. Albo z obu, nie wiem. Nie patrzyłem na zdrowie, jakie zbierałem. No ale kurde dziwne, bo z paktu zawsze soul hearty były. A może zmienili. Może teraz są dwa black hearty. Nie, to w sumie delikatny buffik, bo black hearty są lepsze od soul heartów. Wiadomo, zawsze team black heart. Dobra, straciłem Wooden Crossa. Straciliśmy Wooden Crossa. Boże, godzina. To jest pierwsze podejście. A ja godzinę tu siedzę. Nie wiem, czemu ja w ogóle chcę wygrać to podejście, tak szczerze mówiąc, bo ja nic nie dostanę. Nie dostanę żadnych achievementów, żadnych marków nie odblokuję tam na głównej stronie. No ale trzeba, dla zasady. Dla zasady. Może jakieś skrzynki jeszcze będą po drodze. Może pierwszy raz pójdę na bossa w końcu prosto, a nie będę musiał czyścić całego darkroomu, byłoby fajnie. I przy okazji ten pokój jest okropny. Nie wiem, czy już wspominałem. No dobra, fajnie, walcie się. Psyfly, działaj. Nie, Psyfly jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami, którzy nawalają sporą ilością pocisków, to Psyfly jest bardzo dobra. Co tu się dzieje? Za dużo was, przyjaciele. Musicie się opamiętać. Auć. Kurde, dwa black hearty poszły. Wiedziałem, oczywiście, że idę w złym kierunku. Oczywiście, że tak.
Czego ja się spodziewałem? Dobra, jednego zabić, zająć się drugim potem. Oczywiście, że idę w złym kierunku. Ja wam mówię, wyczyszczę cały Darkroom, zanim przejdę do bossa. Ja już wam mówię tutaj. Przyjmuję zakłady, dawajcie. Kto mówi, że wyczyszczę cały Darkroom i na końcu będzie boss, a kto, że nie. Patrzcie w ogóle na te itemy. Czy tylko mi się wydaje, czy znalazłem bardzo mało itemów i jeszcze mniej takich, które są jakieś sensowne. Dobra, ale fajnie, mamy tą Bethany, to nie będę musiał się martwić, że jak będę chodził do tej alternatywnej ścieżki innymi postaciami, to że tam nie pokonamy Tylyfs, bo tam raczej nie ma Tylyfs. Przynajmniej to by miał sens. No tak przy okazji, trzech super tych, nie wiem jak oni się nazywają, nie pamiętam. Ale kurde, gincie, za dużo was, macie za dużo zdrowia, padajcie szybciej. Dobra, karta, on chyba jeszcze bombę mógł dać, ale oczywiście dał kartę. Niechaj będzie. Złoty klucz, fantastycznie. Nie wiem po co. Dobra, może się skupię na jednym. Czym ja spowalniam ich? Kurde, nie wiem. Wiecie, naprawdę nie wiem, który item spowalnia ich. Black Candle? Nie, Black Candle. Safety Pin? Teraz spowalnia? Bo tak to nie wiem, który. Coś tam musiałem zebrać, albo o czymś nie wiem, albo coś zmienili. Tak czy siak, coś spowalnia wrogów czasami. Albo Fira daje. Szczerze to nie przepadam za Firem, bo to wcale nie jest takie pomocne, jak przeciwnicy uciekałem przed tobą. Bo czasami może to doprowadzić do jakichś nieprzewidzianych zachowań, do których nie jesteś przyzwyczajony. I może się to źle skończyć. No ale dobra, lepsze to niż nic. Nie będę narzekał. Dobra. Tu nie ma bossa oczywiście. Siostrzyczki są tylko. Fajnie, niemiło. Dobrze, że to nie są te, które były z premiery Afterbirth Plus. Jezus, jakie one były przegięte wtedy. To była jakaś masakra. Teraz nie są takim złym wrogiem do pokonania. Więcej baterii, super, na pewno to chcę. Szkoda czasu, już wolę zwykłe dropy. Dobra, czy tu jest dobra droga do bossa, tam w górę może, bo by fajnie, jakby to był boss, nie pogniewałbym się, gro. Nie pogniewałbym się, Demon, niechaj będzie, o, akurat obok. Super grid, no w końcu się pojawiłeś. Wcześniej czy później jednak pojawił się. Co, dasz mi pieniądze pewnie? W ogóle teraz ta 25-centówka jest w Devil Roomie podobno, a nie w sklepie, czy nie wiem gdzie ona była. Oprócz Super Grida, ale teraz w Devil Roomie jest ciekawe. Czy ona nie była w oryginale też w Devil Roomie? W tym Wrath of the Lamp? Tak mi się wydaje. Coś takiego kojarzy było. No, akurat na was Fir nie jest taki zły. O, wy jak fajnie wyglądacie, te latające larwy. Jakie fajne zębiska. No, akurat na was Fir nie jest taki zły, bo od razu wracacie. Miło. Jezus, no nie mogę, no patrzcie na to, minuta, chciałbym. Godzina 7 minut, a ja siedzę dalej. Jeszcze mi powiedzcie, że The Void się pojawi. Nie, ja nie idę do The Void. Nie z tym, nie chcę. O kurde, pająki, które po śmierci wyrzucają bomby. Ciekawe. Takie mini Curse of the Tower, interesujące. Kurde, no mówię wam, że ja odblokuję wszystko. Wszystko zanim znajdę bossa. To jest moje szczęście. To fajnie, chciałem sobie to wyrenderować i jeszcze dzisiaj wrzucić, czyli 31 marca, na pewno mi się uda. O Boże, wyrenderować wyrenderuję, ale wrzucić nie zdążę już dzisiaj, to na stówę.
Ja nawet nie wiem, czy to się nagrywa. To by było dopiero. No to nic, to bym musiał przerzucić to na kolejny dzień. Jakby się nie nagrywało. Na wszelki wypadek zrobiłem kopię zapasową save'ów. Jeszcze muszę dźwięk popatrzeć, jak to będzie słychać. Nie wiem. Nie, za długo to trwa, no. No kurde, no serio. Patrzcie, nie, naprawdę. Ostatni pokój będzie pokojem z bossem dopiero. Jezu. Co za gnoje, no. Nie dadzą mi skończyć. No kurde, no patrzcie, no. Wiem, że nie można wyjść stąd bombą, no ale już... Akt desperacji, no. Chcę stąd wyjść już. Ja chciałem 2 odcinki dzisiaj nagrać. I nie nagram 2 przez to podejście. Nagram 1. No kurde, no... Co jest to? Fajnie sobie gra ze mnie jaja robi. Mówiłem wam, że na końcu dopiero będzie boss. Wszystko przejdę. I dopiero na końcu będzie boss. Gdzie jeszcze mogę iść? Na prawo teraz pójdę. Na górę tam. Boże, no wszystkich przeciwników nowych poznam zaraz z Darkroomie. Z Darkroomie, jak tak dalej pójdzie. Jest tu jakaś dobra karta, chociaż na bossa? Magician może chociaż trochę pomóc. Błagam. Jeszcze tu więcej tego jest, dziadostwa. Zaraz, to są czerwone te gate'y. One chyba nie strzelają brimstone'ami, mam nadzieję. Tak kojarzę. O Jezus. No nie mogę, no. Ludzie, nie mogę. Proszę, powiedzcie mi, że tu boss jest. Jest! Dziękuję. Kim ty jesteś? Jakaś nowa wersja tego bossa. Nie pamiętam, jak się nazywa, no ale był już dzisiaj. O Jezus, jaki szybki. To chyba ty jesteś tych z alternatywnych pokoi. Z Zentai Berfa, przyjacielu. Jeszcze kolce przywołuję. Wow, gdzie tutaj się teleportujesz, kolego? No chodź, nie mam na ciebie całego dnia. Dobra, DLM, jesteś gotów? Bo ja jak najbardziej chcę to już skończyć. 2 podejścia miały być w planach. Nie będzie. Nie będzie. Serio, nie wiem do teraz, czym ja spowalniam czasami wrogów. Bo nie wydaje mi się po itemach, żeby któryś mógł to robić. Nie wiem, może coś dodali, albo ja o czymś nie wiem. Pewnie to drugie. Nie, ale Sci-Fly, kurde, jest genialne, naprawdę. To jest tak pomocny familiar, już mi się podoba. I to bardzo. Widzicie, nawet nie dolatują do mnie te samonaprowadzające pociski. Ups, gdzie tutaj szarżujesz? Ja pa koniu. Dobra, zaraz padasz. Oj nie, nie robię żadnych rerunów, nie ma mowy. Nie ma mowy. Pamiętam, rerany tutaj są. Żadnych... A, Victory Lapy, no to to samo. Nie ma mowy. Kończymy to dziadostwo. Idę stąd. Stary ending, stary. Dobra, ogólnie właśnie, już wspominałem, 2 razy tu mam 100%, 2 save'y. Jeszcze wam pokażę na szybko, jak to wygląda tutaj, te nowości. Na pewno ktoś będzie oglądał mnie. O tej godzinie, znaczy w tej minucie filmu na pewno ktoś to obejrzy. No ale tak, 9 nowych challenge'y, ten odblokowałem chyba razem z Bethany. Staty, to najważniejsze. Itemki. Patrzcie i podziwiajcie, ile nowych itemów. Widzicie to? I tu kolejna strona, pełna. Masakra, ale będzie tego. 2 nowe zakończenia. Jedno nowe i finalne. Tak jak wspominałem, to jest finałowy boss. Taki naprawdę finałowy, finałowy. Widać, że to ma być zakończenie całej gry. I najwyżej będzie Isaac 2 kiedyś, za 5 lat. No i mnóstwo nowych achievementów. Nie wiem ile tam, z 200 chyba ponad. Bestiariusz możemy sobie szybko przelecieć, chociaż kilku już nowych wrogów spotkaliśmy pewnie.
tych much na przykład nie kojarzę. Nie wiem, gdzie ja je widziałem. O, no, sporo tego będzie, domyślam się. Nie wiem, czy chcę jechać do końca, bo nie wiem, czy sobie nie zaspoileruję. Jezus, ile tego będzie. Nowi bossowie. Zobaczmy, ile nowych bossów. Tu są. O kurde. Nie, ja nie naciskam lewo i prawo, ja cały czas w prawo. O kurde, jest sporo tego. No jest sporo. Jest kurna wysoko. O, dobra. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Mamy Bethany, zaczynamy serię. No i mam nadzieję, że ta seria przy okazji zachęci mnie do nagrywania innych serii. Zobaczymy. Jest i Bethany, ale to już w kolejnym odcinku. Na pewno ktoś to jeszcze ogląda w tej minucie filmu. Na pewno ktoś to jeszcze widzi. No ale jak jakimś cudem faktycznie ktoś to widzi teraz, to mam nadzieję, że wam się podobało. Wiele podobało. No i widzimy się w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to by było na tyle. Siema!